Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w Soviet Republic. I dzisiaj będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy już jakiś czas temu, czyli rozbudowę naszego miasta. I problem teraz polega na tym, że nie mam... w dalszym ciągu polega problem cały czas na tym samym, czyli że nie mam robotników. I chyba dzisiaj już zaczniemy ich zapraszać z tego względu, że mamy już miejsca pracy. No teraz jest tylko i wyłącznie... bo jeszcze ścieżka nie jest tutaj wybudowana, to dlatego nie mogę jeszcze dojść, dobra. Bo już mamy miejsca pracy, już dużo rzeczy jest zapewnionych naszym przyszłym obywatelom, więc to nie powinno stanowić jakiegoś problemu, praca dla nich. No i co jeszcze? Chciałbym zmodernizować drogi. Wpadłem na pomysł, w jaki sposób zmodernizować chyba wszystkie drogi, jakie tutaj są. A mianowicie, no bo mam tylko jedno połączenie do miasta, główna droga i to w sumie tyle. A dzisiaj wybudujemy sobie drugą drogę. Zaraz właśnie obok. Ona poleci sobie właśnie tędy, tutaj i do tej tutaj o drogi drugiej. No i w ten sposób będziemy w stanie zmodernizować cokolwiek. Ruch dalej będzie mógł się odbywać. Wszystko będzie dostarczane. Jednak najpierw trzeba będzie ją właśnie wybudować. I to jest największy minus. Z racji, że ona jest boczna, to wybudujemy... W sumie nie. Niech będzie od razu już wybudowana prawilna droga. Może zróbmy to w ten sposób. Damy radę? Nie wiem. Dobra. Na razie niech pójdzie w tę stronę. Ładnie się zawinęła. Tu słup nam przeszkadza. Dobra, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać tutaj przejście właśnie przez tą ścieżkę. Wygląda ono nijak. Także cóż, no trzeba wyburzyć tą ścieżkę. Pobudujmy dalej. Od razu za pamięci zobaczmy, co z tą ścieżką się wydarzy. O, można ją podłączyć, także super. No i za jak to tu wygląda z tą drogą? Wygląda dobrze. Okej, w takim razie cyk, proszę mi to wybudować. I w momencie, jak już tą drogę nam pobudują, to zaczniemy modernizować resztę. Tą tutaj piaskową to ja usunę, z tego względu, że ona mi w ogóle nie jest potrzebna. Ona była pobudowana wtedy, bo nie wiedziałem, co z tą ciężarówką tutaj się wydarzyło, z tą przyblokowaną, ale z racji, że już wiem, co się z nią wydarzyło, dlaczego się przyblokowała, to śmiało możemy tą drogę usunąć. Niech ona nam tutaj już nie zawraca głowy. Cholera, serio? Ja pierniczę, no to jest chyba kpina jakaś. Tego się nie da cofnąć? Kurwości, ale to trzeba uważać. Ja pierniczę. No serio, wy tak? Ale maniana. No to budujcie to jeszcze raz. Kurde lebele. A niech was pierun jasny trzaśnie. Dobra. Czyli nauczka na przyszłość. Trzeba uważać, jak się cokolwiek wyburza. Także tego, nie? Cholera. No, drugi raz za to będę musiał zapłacić. Szlak by to. Dobra. Turystyka też już nam się rozbudowywuje. Problemy z zasilaniem. No co ty nie powiesz, Sherlocku? No, nie żartuj. Serio? Dobra. Budujcie, budujcie mi to. Aj, kurde lebele. Dobra. Więc tak, wstępnie już wszystko zostało tutaj podprowadzone. Prąd, którego nie było w tym miejscu, też już jest. No dobra. Co sobie pomyślałem, że chyba warto tutaj będzie postawić stację benzynową, bo jednak najbliższa stacja jest aż tam, na samym początku. A tutaj kolejna by się raczej przydała. Oczywiście darmową sobie postawimy stację, bo ona nie ciągnie prądu, a nadal spełnia swoje wszelkie założenia, jakie tylko są. Czy tutaj, czy przy głównej? Myślę, że przy głównej drodze będzie najlepiej to zrobić. Dobra, od razu dostarczmy tutaj paliwo, więc musimy przypisać. I dobra, chyba aby tylko pykło z tym jedzeniem, z tą farmą, to będzie wszystko cacy. Zobaczmy, jak to się tak przypisało się, jest wszystko ok. No dobra. Teraz tak, do farmy. Szpital nam się powoli zaczyna budować. Będzie trzeba do niego też dokupić różnego typu produkty. A teraz to do farmy. Nie mamy żadnych maszyn, więc tak, maszyny do zbiorów. Nie mamy żadnych maszyn do zbiorów.
Więc tak, kombajn na pewno będzie potrzebny. To już go kupujemy. Ciężarówki. No, więc pojemność od razu. Ciężarówkę większą. No i co? No i traktor na pewno też jakiś się przyda. Mamy tylko jeden, więc też kupmy jeden ciągnik. Myślę, że tyle na razie sprzętów wystarczy. Paliwo już dostarczyłem. Więc jest wszystko ok. Na to by wychodziło. A, brak zasilania. Proszę bardzo. Zasilanie nie mamy. A, bo zasilania ogólnie nie ma. Dobra. No muszę najpierw wybudować te słupy. Pierdzielone. No już zauważyłem, dobudowali nam kołę. I czego tu brakuje? No zasilanie wiadomo, personelu też, ale tak to wszystko już jest. Woda jest, ogrzewanie jest, prąd jest doprowadzony, ścieki, kanalizacja, to jest dość istotne. W ogóle jak tutaj wygląda kwestia? Niepotrzebne kanalizacje, no i dobra. W sumie w międzyczasie, jak to się wszystko buduje, to możemy dla obywateli coś zrobić, a mianowicie mam na myśli dekoracje, drzewka i dodatki. Więc możemy postawić kilka topoli. Aha, tak się powiększa, tak się zmniejsza, dobra. To posadźmy kilka topoli. Będzie ulica topolowa. Zawsze myślę, że to trochę przyjemniej będzie. Ludziom się tutaj mieszkało. Dobra, myślę, że tyle wystarczy w tym miejscu. Co tu jeszcze mamy? Mamy buk, więc tutaj posadzimy sobie buk. Może powiększy. O, jak powiększymy, to będzie tego więcej się sadziło, nie? Logiczne. Co jeszcze mamy? Mamy do dyspozycji krzew, więc krzew posadzimy sobie przed budynkami. Niech sobie tutaj rosną. No i tutaj też niech sobie urosną krzewy. Za to raczej nic nie płacę z tego co wstępnie widzę, więc tyle plusa dla mnie. Co jeszcze jest do dyspozycji? Akacja. To akację rzucimy tutaj. I niech to sobie rośnie. O, zakryjmy te brzydkie słupy. Tu chyba też nic nie posadziłem jeszcze, to niech tu akacja sobie rośnie. No i dobra. Tyle jeśli chodzi o dekoracje w tym miejscu. Jeszcze przed szkołą posadzimy akację. Przy kinie, bo to chyba kino jest. Dawaj tu bukiem obsadzimy. Zobaczymy w ogóle jak to będzie wyglądać później. Tego jestem mocno ciekaw. Co jeszcze mamy? Mamy średnią fontannę, mała fontanna. Jest potrzebna woda. No tak, w sumie, co się dziwisz, że jest potrzebna woda do fontanny. O, proszę bardzo, w tym miejscu. Dobra, niech będzie. Zasilanie i woda jest doprowadzona, więc jest super. Ścieżki. Ścieżki już są poprowadzone. I są chyba już te lepsze poprowadzone ścieżki. Także super. Tu jeszcze prowadzimy taką. O, super, bardzo dobrze. Co tu jeszcze jest do dyspozycji dla nich? Co jeszcze możemy dorzucić? Średnią fontannę i dużą fontannę. To z tego sobie na razie zrezygnujemy. Godło Związku Radzieckiego. Pomnik Czerwonej Gwiazdy. O, jakie to duże jest. O, mamma mia, oni to lubią w duże rzeczy. Kiedyś widziałem filmik z Rosji. To oni tam naprawdę mają jakieś miejsce, gdzie dużo mają jakichś dużych budynków. Tylko nie pamiętam, co to dokładnie jest. W każdym razie, no sporo tego. Dobra, no godło w takim razie rzućmy. Może. Już gdzieś tu na wjeździe.
Może w ten sposób rzucimy godło. I co, to ścieżką się podłącza, czy czym? Ścieżką. No i dobra, od razu lepsiejszą ścieżkę pobudujemy. Co jeszcze oni mają do dyspozycji? Ogrodzenie. Serio? No nie, grodzić się nie będziemy, a tu jeszcze mur. Ha, kurde, mur. Niezłe. Nie wiem, z tego raczej też zrezygnujemy. Ma brama wjazdowa? Nie wiem, czy to będzie mi... O, jeszcze z kolczastym. Obyskitu. Ogrodzenie. Ty, no, ciekawe to będzie. To będzie bardzo ciekawe. Droga asfaltowa. Co ona w ogóle wprowadza? Co ona zmienia? Asfaltowy prostokąt. A droga kołowania. Aha, to pewnie jest do samolotów potrzebne. W takim razie. Bardzo ciekawe. Okej. No i dobra, to będzie tyle, jeśli chodzi o dekoracje i drzewka, dodatki i tak dalej. Także w tym momencie poczekajmy sobie, aż pobudują te wszystkie dziwactwa. Z racji, że posiadamy na obecną chwilę już własne środki, jeśli chodzi o tutaj płody rolne, czekaj, tu magazyn. A chwileczkę, a ja jeszcze nie mam magazynu na to wszystko. Ej, na żywność. Na płody rolne w sumie. Nie mam magazynu, to już się wszystko tutaj robi, a ja nie mam magazynu. Może czas z pauza zrobimy. Zaraz, gdzie to było? Tutaj. Rolnictwo, silos zbożowy. Ja zapomniałem zupełnie o silosie zbożowym. Oj, niedobrze, niedobrze. Silos zbożowy postawimy w tym miejscu. On już się ładnie połączy. I w trymigi proszę mi go budować. Tak nie może być. Dobra, tę drogę musimy przedłużyć. I teraz chcę pobudować. Dobra. Okej, silos zbożowy, przynajmniej jeden jest. Teraz tak, czas start i zobaczmy w ogóle ile to będzie. A ogólnie nie, zaraz, magazyn jest na płody rolne, 40 ton. A tu jeszcze w ogóle ile to ma pojemności? Bo tak, tutaj ten mały ma magazyn na płody rolne. Okej, przestraszyłem się, że nie ma. No i tu jeszcze 800 ton, o kurwości. To będzie i będzie w takim razie. Ale dobrze, lepiej mieć jak nie mieć. Teraz tak. Tu jest zakłady spożywcze, by się też przydało zrobić, bo będziemy mieli już właśnie płody rolne, a płody rolne będą przekształcane na żywność. 20 ton produkcji na dzień. A magazyn mamy, nie mamy chyba tu żadnego magazynu w środku. A nie, magazyn eksport żywności jest, 25 ton. Okej, dobra. W takim razie, nie wiem, czy my to już postawimy, czy jeszcze nie. Może na razie nie. Na razie ruszmy z tym, co mamy. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Właśnie już budowa ruszyła moich nowych słupów energetycznych wysokiego napięcia, także tu już fajnie będzie. A my w tym czasie jeszcze sobie zaznaczymy drogę do modernizacji, bo tu już zaczęli też budować, już prawie nawet można powiedzieć, że ją kończą. Tylko parki ugrzęzły niestety. Chyba, mam takie przynajmniej wrażenie. Mogę się mylić, mam nadzieję, że się w sumie mylę. A w tym czasie jeszcze sobie zaznaczymy tę oto drogę, żeby ją zmodernizować. I w sumie, dobra, tyle. I tyle, na razie niech ta zostanie zmodernizowana. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. No tutaj już pracownicy też już mogą dochodzić do roboty. No i dobra, chyba będziemy ruszać z zapraszaniem klienteli. O, hotel też już jest postawiony. Tylko oczywiście nie ma niczego na sprzedaż. A zerknijmy, co hotel potrzebuje w takim razie. Goście, poziom, magazyn, żywność, alkohol, chłodnia. Okej, czyli musimy tutaj też centrum dystrybucyjne podstawić. Proszę bardzo, jedno centrum. Jeszcze zerknijmy, jak to wygląda. Jest dobrze. Mamy już 12 na 20 miejsc zajętych. Dobra, teraz tak, jeszcze tutaj dostawimy i już mięso wszystko będzie dostarczone. Dobra, a my zaczynamy zapraszać w takim razie. Zaproś imigrantów. Zaproś imigrantów w takim razie. Zobaczymy, co tu się teraz będzie działo. Zwolnimy delikatnie czas. Zobaczymy, co tu się wydarzy.
zapraszam na maksa i będziemy obserwować. Oj, ekspertów. No dobra, też się przydadzą, bo jednak mam opiekę społeczną. Znaczy opiekę społeczną, co ja mówię, ekspertów. Jeszcze tak, zapraszamy. Jeszcze może. Resztę tak. No mam szpital, tak, więc no... Chcąc, nie chcąc, też potrzebujemy takich ludzi, ekspertów. Jakiegoś eksperta jeszcze. Dobra. Pięknie. I idźcie ludzie, idźcie. Idźcie, zarabiajcie. Dobra, teraz tak. Ciekawe jak szybko. 375 mieszkańców mam na obecną chwilę. Tu do pracy potrzebuję 20. Tu 30, to już jest 50. 50, 75. Dobra, tego nie liczę. Też niewiele. Tak. Produkcja trwa, proszę bardzo. Robotnicy już są. Tutaj też nawet ktoś już przyszedł do pracy i tu również, także nie jest źle, nie jest źle. Pięknie, wszędzie zaczynają ludzie pracować, ale teraz, no właśnie, tu nie są w stanie dojść do pracy, ale w sumie pracownicy tu mi nie są potrzebni, także okej, jest wszystko dobrze. Chyba zaczynamy tutaj funkcjonować normalnie. Także źle nie jest, źle nie jest. I chyba nawet wszystko wszędzie jest. Ciepłownia, brak pracowników. Jeszcze w ciepłowni pracowników nie mamy. No dobra, ciekawe w ogóle, czy... Aha, co ty w ogóle robisz? Przystanek autobusowy? No niestety, coś pracownicy nie chcą mi tu wsiadać na ten przystanek. Znaczy z tego przystanku. A czy robotnicy czekają? Turyści, uczniowie, pasażerowie? Robotników brak. Aha, czyli dlatego właśnie robotników nie ma do ciepłowni, bo robotników brak. I dlatego ciepłownia stoi. Dobra, skoro tak sytuacja wygląda, to może pobudujmy jakiś budynek mieszkalny w takim razie. Tu potrzebujemy ilu? Tu potrzebujemy 7 pracowników, więc też jakiś niewielki budynek postawimy. Ten ma 12 robotników, 33. Tak, myślę, że ten z 12 stanowczo wystarczy. A przy okazji, proszę bardzo, wszystko będziemy mieli zapewnione. Także podstawmy ten budynek, nie zastanawiając się zbyt długo. Od razu jakąś ładną ścieżkę pobudujemy. Uda nam się? Udało nam się. Pięknie. W sumie... A niech mają ścieżkę, czemu nie? Dobra, zacznijmy budować wszystko. Pięknie. Tutaj już ścieżka też nam się... Droga nam się pobudowała i biuro budowy też nam się dodało. Także niedługo i prąd tutaj zacznie dochodzić. No właśnie, ale z racji, że pracownicy, w ogóle robotnicy tu nie przyjeżdżają, więc i tutaj nie będę miał robotników. Ha! Więc nie wiem, czy dobrym pomysłem było tylko 12. Dobra, tu mam 20, tu mam 30. I czy na przystanek... Aha, tutaj przystanek nie ma takiej opcji. Ale gdybym ścieżkę pobudował, to co się wydarzy wtedy? Czy nadal będzie za daleko, żeby dojść gdziekolwiek? Zaraz, o tak, ścieżka taka trochę... Nie, jest w porządku. Pobudujmy ją. Zobaczymy... No, czemu nie mogę? Ścieżka niech się pobuduje. I zobaczymy, czy robotnicy będą w stanie wtedy dojść tutaj do tartaku. Byłoby bardzo miło, nie będę ukrywał. By się przydało też połączyć. Zbuduj połączenie do fabryki. Ciekawe, czy... Aha, tu nam druty przeszkadzają. Dzień dobry. Pięknie, po prostu pięknie, cudownie. Akurat w idealnym miejscu są postawione. No nic, to zbóżmy w takim razie, bo inaczej nie ma opcji. Co to jest? Skrzyżowanie, połączenie wewnętrzne. No nie, na razie to mi nie jest potrzebne. O, czyli tak przez drogę nie może to iść. O kurde, lebele. Ale w ogóle musi być prowadzony bezpośrednio z budynku do budynku. A. Czyli sam sobie od tak po prostu nie mogę. Dystrybucja, magazyn. Może z magazynem połączymy w takim razie. Czy tu magazyn jakiś jest? Zbiornik na ropę, gdzie ropy jeszcze nie ma. Nie wiem dlaczego.
Otwarty skład, 50 ton. No niby jest ten skład, dobra, ale zróbmy to jeszcze inaczej. W takim razie weźmy, połączmy magazyny. Skład pojazdów, skład mięsa, silos zbożowy. O, jeszcze kolejny silos zbożowy, jeszcze większy. Nie, 800 ton. A tamten też chyba miał się 800 ton. Jak to tu wygląda? Silos zbożowy. Tak, 800 ton, czyli w dwóch miejscach można pobudować jedno i to samo. A magazyn jest w tym miejscu. No i ciekawe, czy ja dam radę to połączyć w jakiś sposób? Ten magazyn. Tu jest jeszcze droga, może w ten sposób to połączymy. I taśmociągi też są. No ale dobra, pobudujmy. Nie zastanawiajmy się aż tak długo. I sprawdźmy to. Patrzcie, nie mogę. Teraz dajcie zbyt długi. O kurde lebele, no dobra, skoro tak, no to trzeba to wyburzyć. Czyli tak to jednak nie działa w ten sposób. No to nie wiem, jak to połączyć odpowiednio. A w tym czasie jeszcze sobie weźmy i połączmy z powrotem te druty. Niech nam to pobudują. Dostępny nowy typ pojazdu. Aha, jakieś wagony. No dobra, no na razie i tak w kolej nie inwestujemy. Na razie musimy się tutaj ładnie rozwinąć. Teraz nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mam dowiezionego paliwa do tartaku, znaczy wróć, do wycinki drzew. Centrum dystrybucyjne mam zaznaczone. W tym centrum dystrybucyjnym mam cysternę. Cysterna na obecną chwilę po prostu sobie stoi, ona jest nieużywana. I dlaczego nie mogę dowieźć paliwa? Dlaczego ona tam nie jedzie? No to jest bardzo ciekawe w takim razie, dlaczego ta cysterna nie jedzie? Droga już została zmodernizowana i oni od razu się przesiedli, zobaczcie, na tą szybszą drogę. Także od razu bierzemy i robimy następną, bo ta droga też już została zrobiona. Także bez żadnych obaw, bez skrępowania będziemy modernizować następne obszary. Jakiś problem się pojawił, chyba ze ściekami. Teraz trzeba tutaj ładnie przeanalizować tą sytuację. Co tu się w ogóle wydarzyło? I teraz tak. No właśnie, tutaj mamy zbiornik na ścieki. On jest przepełniony wręcz. Następnie to idzie tutaj. No i tu ładnie pracuje to miejsce. Produkcja odbywa się bezproblemowo. Chyba za wolno nawet to się odbywa. Bo tutaj, oj, nie to się, nie to zaznaczyłem. No, dawajcie, dawajcie. 12 metrów. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy coś tutaj jest nie tak. Ale coś może być nie tak. Chyba jest za mało pracowników. Odprowadzanie ścieków na dzień nic nie odprowadza. Prąd jest. Czyli na to wychodzi, że za mało pracowników jest w takim razie. No, na to wychodzi, że mamy za mało stanowczo pracowników. Woda tutaj, przepełniony zbiornik na ścieki, zagrożenie dla zdrowia. No, proszę bardzo, tam wyskakuje taki oto komunikat. Tu woda płynie. Miejsce odbioru jest pełne albo nie wymaga materiału. A tutaj, no nie wiem właśnie. No tu woda nie płynie, bo jeszcze nikt nie korzysta. Stąd na przykład korzystają. No zadowolenie jest niskie. No co się dziwić. Coś mamy problem ze ściekami. Tylko właśnie nie bardzo rozumiem, jaki problem jest ze ściekami. O co tutaj chodzi? Zbiornik jak zbiornik. No brak materiałów do transportu. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. No na pewno pracowników brakuje. No zadowolenie niskie. No nie dziwię się, nie dziwię się, no. O, ładnie te drzewka wszystkie poobrastały nam. Super to wygląda. Tylko teraz, no, ludzie. Co wam brakuje? Dzieci nie chodzi do szkoły, ponieważ brakuje szkół albo miejsc. Szkoła. Zaraz przejrzymy sytuację. To jest przedszkole. W przedszkolu jest prawie maks dzieci. Różnie to bywa, bo to zależy od pracowników. Szkoła.
No jest w porządeczku, nawet miejsc nawet zostaje. Czy ty możesz dojść do szkoły? Aha, to ludzie nie są w stanie dojść do szkoły nawet. Aha, taki psikus. Akurat z tamtego domu nie są w stanie dojść do szkoły. Co jeszcze? Pozbawieni wody pitnej. No to idźcie do roboty, to będziecie mieli wodę pitną. Dobra, z tymi problemami będziemy się zmagać przy następnym spotkaniu, a póki co żegnam się z wami, dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć.